Na przedpolu Trzech Szczytów Ursynów uczcił pamięć cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. 18 maja bieżącego roku na imprezie plenerowej został zaprezentowany ciężki sprzęt wojskowy, m.in. czołg PT-91 Twardy. Uczestnicy pikniku edukacyjnego mogli zapoznać się z technikami podejmowania interwencji, obejrzeć pokaz pierwszej pomocy na Fantomie, dynamiczną akcję bojową Grom, pojeździć hamerami wojskowymi, przekąsić grochówkę wojskową. Zobaczyć wojskowy sprzęt historyczny i współczesny. Uczniowie Gimnazjum 94 przedstawili program artystyczny. Na chwilę przenieśliśmy się w czasy lat 40. ubiegłego wieku, by szybko wrócić do czasów współczesnych. Wozy strażackie, grupy rekonstrukcyjne, dzieciaki wspinające się po atrapie skały pod czujnym okiem rodziców, no i oczywiście politycy. My spotkaliśmy Jacka Kurskiego i Artura Dębskiego. Na pikniku mieszała się historia z teraźniejszością, a największe emocje budził czołg. Szczególnie wśród młodszej części mieszkańców Ursynowa. No jest to największa atrakcja tutaj na tym pikniku, na dni cichociemnych. Nie ma się co dziwić, to jest czołg. Dzieci oglądają czterech pancernych. Także z oczu wchodzą nie tylko dzieci, ale i dorośli. Jest na wyposażeniu polskiej armii. Jeździ, ma spory silnik, prawie 39-litrowy, 850-konny. To jest silnik wielopaliwowy. Także pojedzie praktycznie na wszystkim, co ma oktany. Było bardzo świetnie, ja bym też bardzo chciała, żeby jeździć, może pojedzieć w kolejnym pomarku. I przycisków różnych. I wiedziałem też, że w czołgach są biegi. I Kasper teraz decyduje. Jest fajnie.